postanowiłem rozpocząć od przeczytania początku Drogi Księży tej książki. Mogę teraz już coś powiedzieć, czy jeszcze nie? Niech ten początek będzie takim otwarciem. Chciałem, żebyśmy się pomodlili na początku. No musisz mi dać pierwszy raz. No dobrze, niech będzie. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pod Twoją obroną uciekamy się święta Boża naszymi pochwałami. Poddaję już będę grzeczny. Dobrze, żeśmy zaczęli od modlitwy, miało być na początku właśnie ludzie jak wierzący. Kiedy Dawid był młody, był bardzo blisko Boga i dzięki temu, że ten Bóg stał za plecami, to on był w stanie pokonać tego Goliata. Tam w kościele mamy to czytanie na ten temat. A kiedy Dawid upadł? Jak się zrobiło dobrze. Czyli to zagrożenie, to poczucie takiego potrzeby, ono nas tak naprawdę zbliża do Boga. To miłosierdzie Boże też jesteśmy tak naprawdę w stanie docenić wtedy, kiedy upadniemy na tą twarz. Myślę, że też jest udziałem wielu, czy może wszystkich z nas, że im mocniej upadamy, tym Bóg potrafi jeszcze piękniejsze rzeczy z tego wyciągnąć.